5 lutego odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Bal rozpoczął się przemówieniem dyrektora szkoły Ireneusza Rutowicza, który życzył dalszych sukcesów, w tym zdania matury. Następnie uczniowski polonez, toasty i zabawa z przerwą na zdjęcia grupowe do samego rana. Kolejni uczniowie będą już niebawem opuszczać mury naszej szkoły i jak zawsze wiążą się z tą młodzieżą wspomnienia wielu, na pewno bardzo ciekawych chwil, czasów spędzonych w szkole, czasów, gdy popatrzymy na ostatnie lata bardzo nietypowych wydarzeń, które były związane, są związane z pandemią, bo ona jeszcze trwa. Będziemy wspominać na pewno ten rocznik jako rocznik, który intensywnie pracował zdalnie na finiszu swojej edukacji, który przygotowywał się do egzaminów zawodowych już w tamtym roku też w formule zdalnej. Oczywiście egzaminy te pierwsze już są za nami, drugie też w takich specyficznych okolicznościach, specyficznych warunkach, ale to jest też rocznik, który korzystał z wielu możliwości, jakie szkoła dawała. Spora grupa uczniów brała udział w praktykach zagranicznych. Będziemy wspominać ten rocznik jako taki, gdzie naprawdę wiele się działo, wiele nieoczekiwanych, wiele nowych sytuacji, ale mimo tych zawirowań myśmy robili swoje. Na pewno nasi wychowawcy się bardzo z nami zżyli. I my z nimi również. Mogę potwierdzić, wszyscy nauczyciele bardzo fajnie podchodzili do tematu, uczyli bardzo w porządku. Najlepsze 4 lata, jakie przeżyłem w swoim dotychczasowym krótkim życiu. Ja jestem organizatorką i może mi pani wierzyć, że to były najgorsze 4 miesiące ostatnie, bo naprawdę cały czas byłam w stresie, że to nie wyjdzie, że coś pójdzie nie tak, że czegoś możemy nie mieć i na szczęście się udało. Oczywiście życzę sukcesów, pomyślności, przede wszystkim dobrych wyborów życiowych, żeby wykorzystując potencjał, jaki mają, to co osiągnęli, co jeszcze są w stanie osiągnąć, żeby właściwie wybierali, żeby dobrze układali swoją ścieżkę życiową przede wszystkim, ścieżkę zawodową w oparciu o to, co już osiągnęli. Tych rzeczy nie jest dużo, żeby im poszła dobrze matura, żeby zawód, który sobie obrali, wykonywali z pasją, żeby byli zdrowi, żeby było im lżej, tak powiem, żeby wysiłek, jaki włożyli w zdobycie zawodu, zaowocował. No i żeby miło wspominali Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Dziękuję. Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Thank you.
Dziękujemy za ten pierwszy taniec i oby tak do białego rana. Przez całą studnióweczkę. Oczywiście.